Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie z fusów. Mamy Bendziego, który wychodzi z bardzo szybką audycją. Update tego, co się dzieje. 54 tysiące na BTC zostało osiągnięte. I teraz zobaczymy, jak przechodzimy po tej linii i jak utrzymujemy ją właśnie w tym momencie. Więc zobaczmy, co się wydarzy dalej zdaniem Bendziego Cohena. 7 minut, także pewnie z 15 tłumaczenia. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą i nie pamiętają, bo ostatnio komentarze pojawiły się, dlaczego nie ma napisów pod filmem, byłoby szybciej. Tylko dlatego, że raz, to trwa dłużej, żeby dodać napisy, a dwa, ja osobiście uwielbiam, kiedy jadę gdzieś autem lub robię cokolwiek innego, kiedy cała audycja jest przetłumaczona. Nawet kiedy są jakiekolwiek wstępy z chińskiego, nie wklejane napisy w tym momencie, gdzie ja muszę oderwać moją głowę od telefonu i spojrzeć na te małe napisy w telefonie, tylko jak ktoś tłumaczy słowo słowo, a ja mogę się skupić na jeździe, na pracy, na czymkolwiek, co robię. Dlatego w taki sposób jest to tłumaczone. Jeżeli komuś się nie podoba, wtedy może wejść na oryginał i może jakimś cudem będą tam napisy polskie, tak? Wtedy możecie w taki sposób na to spojrzeć. Zawsze zapraszam na oryginał, zawsze one są w linku, dlatego niekoniecznie musicie słuchać tej audycji przetłumaczonej, a ja uwielbiam ją tłumaczyć, bo wtedy samo ją oglądam. Dlatego po co robić coś dla siebie, jak można równie dobrze w tym samym czasie zrobić coś dla was. Dlatego przetłumaczmy, co się dzieje teraz, 54 tysiące, no i zobaczmy, gdzie się wybieramy z tą ceną. Bitcoin w tym momencie działa przypadkowo idealnej sytuacji, jaką byśmy mogli sobie wyobrazić, o której mówiliśmy już w lipcu, czy tam w sierpniu. Utworzyliśmy właśnie tą support band, o której mówił w sierpniu. Potem ją testowaliśmy teraz przynajmniej i w ostatnich tygodniach. I zawsze mówiłem o tym, że najbardziej byczym scenariuszem, który jest realistyczny, to jest to, żeby wyjść powyżej tej support band, tej linii, czy tam zony, strefy wsparcia, która tutaj była, żeby jeszcze raz ją testować i zobaczyć, czy byki na Bitcoinie can hold the line. Mogą utrzymać tą linię. Holding the line is always the more difficult part. Najważniejsze, albo najbardziej trudne, jest utrzymanie tej linii. Beyond the 20 week never seems to be that difficult. Now sometimes the 20 week does reject us, especially in a bear market, but rallying above the 20 week never seems. Ale wyjście powyżej 20-tygodniowej średniej krzyżącej, na przykład przy tych wzrostach, to be that challenging for Bitcoin. The more challenging part nie jest aż takim wysiłkiem dla Bitcoina. Is holding the line when we go back down to test it as. Gorzej jest w sytuacji, kiedy testujemy na nowo te rejony, kiedy schodzimy do tego support band. Support. That's where people get really scared. Wtedy ludzie bardziej tutaj są już wystraszeni. You know? But ultimately, if history is any indication, in, ale jeżeli historia jest jakimkolwiek indykatorem, znacznikiem, in a bull market, that's the best time, w hoście, time to buy Bitcoin, right? To jest najlepszy moment na zakup Bitcoina. Right? Is when it tests the 20-week SMA. Kiedy testujemy 20-tygodniową SMA. You know, if you think about it, I wanted to go back to a prediction I made back in 2019. I jeżeli byś pomyślał o tym, chciałbym wrócić do predykcji, którą zrobiłem w 2019 roku. 2020, and what I said back then was 2020. We will not hold the line above 20K. I wtedy mówiłem o tym, że nie utrzymamy, powiedzmy, tej linii powyżej 20 tysięcy. Above the 20 week SMA, which is also above 20k until powyżej 20 week SMA wtedy to było. Q4 of 2021 or Q1 of 2022, right? W kwartale pierwszym 21 i kwartale drugim 22, czyli 22 roku. This is what we said. And here we are, right? It took us until Q4.
I mean, if you look at this, I zajęło to do kwartału czwartego. Teraz w nim jesteśmy właśnie. Let's go look at the exact date, because maybe I don't know exactly when it did, but this is September 29th. I tutaj mamy wrzesień 29. Sprawdźmy, kiedy utrzymaliśmy tą linię. September 30th. 30 września. October 1st. Październik 1. Had the rally off the 21-week EMA. I widzimy, że tu mamy ten wyskok powyżej 21-week EMA. Right, October 1st, the rally on it. Q4 of 2021. Kwartał czwarty 2021. So I look at this and say to the bears, you know, who would call for a 10K Bitcoin. I dla tych, którzy twierdzą, że 10 tysięcy dolarów za Bitcoina, na przykład Crypto Whale, dobrze? Whale Alert? Nie, Crypto Whale, który twierdzi, że 10 tysięcy dolarów za Bitcoina jest możliwy również, on nie dodał go, ale my znamy również te osoby, które takie predykcje nam dawają. I say, you know, I don't think it's gonna happen. Wydaje mi się, że to się raczej nie zdarzy. I really don't, and I told you guys a week ago. Powiedziałem wam o tym tygodnie temu. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek 10 tysięcy dolarów będzie jeszcze dostępne w takich rejonach cenowych na BTC. Pipe dream. I even saw some news articles quoting me on that, so I have to be careful. Raczej to jest jakieś marzenie. What I say. And you know, I'd say that this provides a lot of evidence. A więc to, co się dzieje teraz, powoduje bardzo dużo dowodów, to suggest, żeby sugerować, the show goes on. Że show must go on. Także nadal tutaj mamy przedstawienie, które jest w ruchu. You know, I mean, now there's going to be some that are going to continue to claim that we're not going to put in a new all-time high. And that this is a dead cat bounce. I don't think... Bardzo dużo komentarzy jest w tym momencie, że o, teraz to jest ten dead cat bounce, czyli ruch zdechłego kota, który nie doprowadzi nas do kolejnego all-time high. Dla mnie to nie jest już ten wskaźnik, czy ten kot, który się za chwilę pojawi. Fairly unbiased, like I know that I'm, you know, I have, I obviously I'm, I would love to see Bitcoin go up, that would be much better for me. I oczywiście to nie jest tak, że ja bym odpowiadał tylko i wyłącznie z tego, co bym nie chciał widzieć, dlatego zawsze chciałbym, żeby Bitcoin szedł w górę i tutaj pewnie można powiedzieć o mojej bardziej twórczej opinii na byki. Me, if it goes up, then if it goes down. So I would love for the valuation of Bitcoin. Dlatego tutaj dla mnie bardziej by było oczywiście odpowiednie, żeby BTC szedł w górę. But I always try to provide an unbiased. Ale zawsze próbuję dodać tę informację z dwóch stron płotu, albo tą, która nie jest w moim interesie. O. View on the market. Remember back in March and April, I was. Wtedy w kwietniu, gdzieś tam w marcu mówiłem o tym. Telling people, I think we need to go into a summer lull. Gdzie powinniśmy przejść do letnich niższych rejonów. For 3 to 6 months. Przez 3 do 6 miesięcy. A lull in the market. Most people weren't saying that back then, right? Most people. Bardzo dużo osób wtedy nie mówiło o tym w taki sposób. People weren't saying that back in March and April. They were saying, oh, we're going to go to 300K. Wtedy bardziej wszyscy przypominali nam o tym, że wchodzimy już w 300 tysięcy dolarów za chwilę. Right, let's go to 300K immediately. No, I try to be unbiased. Wtedy próbowałem być też bez no, jakiejś tutaj strony odpowiedzieć na to. On the market and tell you what I think is going to happen. I said we were ahead of schedule. We need. Dlatego mówiłem o tym, że jesteśmy troszeczkę za szybko w tym naszym wzroście. Calm down for a while. Musimy troszeczkę wychillować ten market. And we can continue on. I dopiero potem możemy kontynuować. So then today, well, if I try to be as unbiased as possible. Dlatego dzisiaj, jeżeli chciałbym być tutaj bezstronniczy, nie jak to jest stronniczy, bez strony, bezstronniczy, tak? Niestronniczy? Podpowiedzcie mi. Także tu, jeżeli nie chciałbym być stronniczy, o, jeszcze lepiej, no to widzimy, że raczej wejście w all-time high, czy może w all-time high nie, za dużo powiedziane, ale odbicie zdechłego kota może być tutaj za dużym wydarzeniem, które raczej nie ma prawa bytu. I still think this is a higher low. I mean, I think September is just a higher low. I don't. I nadal myślę, że w tym przypadku z września mamy tu wyższy szczyt, wyższy dołek, sorry.
and say that this is a dead cat bounce. I don't think it's a dead cat bounce. I've been adamant that 64K, I don't think 64K is the market cycle peak by any stretch. I też uważam, że 64 tysiące dolarów nie jest szczytem tego cyklu. The imagination, if we look at this trend line, say on the daily time frame, I think it's a higher low. Uważam, że to jest wyższy dołek i teraz tworzymy wyższy szczyt również. We put in a higher high. And I don't know if we can dubiously speculate, sorry. I don't know if we can dubiously speculate on another trend line. Let's see how we would draw it. I don't really know how we would draw this, but i zobaczmy inną linię trendu. Tak naprawdę nie wiem, jak ją zarysować. Drawing lines is certainly not my forte. I rzecz rysowania takich linii nie jest moim konikiem. So maybe going up to 62, 63. Więc może dojście do 62 tysięcy, 63, zanim będziemy mieć w tym trendzie jakieś odparcie ceny. 64K, I mean, this will be the next obvious level. To będzie kolejny poziom. I mean, at this rate, it certainly wouldn't take us that long to get there. If we were to take a bar pattern and overlay this and just say, well, what if we just repeat it? Jeżeli byśmy skopiowali lewą stronę i zobaczyli, czy możemy to powtórzyć, what would that look like? Jak by to wyglądało? Well, so far, we're actually following it pretty well. So it would imply 60K by October 11th. I 60 tysięcy dolarów gdzieś byśmy mieli w okolicach 11 października. A pullback to 51, spadek do 51-52. 2K by October 14th. Około 14 października. Then up to 67K by 67 tysięcy w granicach 24 października. October 24. Wtedy plan B ze stock to flow, no, październik był gdzieś w granicach 60 tysięcy u jego wykresach. And then back down to 61K. Wtedy spadek jeszcze do 61 w okolicach końcówki października. By October 30th, and then by November 2nd, 70K. I gdzieś 2 listopada 70 tysięcy. All the way up to 74K. Nawet 74. By November 16th, followed by a nice correction back. A potem niezła korekta na 50, około 9-60 tysięcy flat, czyli 60 tysięcy bez grosza. 59-60K by mid-November. Obviously this is probably not going to play out. I oczywiście pewnie to nie wydarzy się w taki sam sposób, ale warte jest to zauważenia tego, że co może się zdarzyć i jak to będzie wyglądać w tym przedziale, właśnie który sobie zarysowaliśmy. You know, none of these patterns seem to play out exactly anyways, but I'm just sort of giving you some dubious speculation on if it played out exactly how. A więc to jest czysta spekulacja cenowa, także tu wiadomo, nie wydarzy się to w taki sam sposób, ale po prostu, żeby spekulacyjnie wiedzieć, jakie mogą być ewentualnie ruchy. Jeżeli ta kontynuacja ceny BTC by wzrastała. Możemy też iść powyżej tej linii i wtedy trzymać linię wsparcia. Wtedy to by było bardziej bycze, oczywiście. You know, I look at this and I say, well, after years of waiting, także we held the line. Ja mówię tak, po latach czekania utrzymujemy właśnie w tą linię. In Q4 of 2021. W kwartale czwartym 2021, o którym mówiłem pewnie w 2018-19, jak on tutaj mówi, tak? Czy 2020 również. This is what we said back then. A sustainable 20K never meant we had to wait till Q4. I said back then, a sustainable 20K is holding the bull market support band. I jeżeli utrzymaliśmy wtedy te 20 tysięcy dolarów, wtedy mówiłem o tym, że utrzymanie tej strefy cenowej przełoży nas na położenie kolejnej ceny, która wyjdzie jeszcze wyżej na kwartał czwarty 2021. And as support above 20K, because if we fell back through it, then 20K is still in the cards, right? But we didn't. We held it as support. Bo jeżeli byśmy spadli poniżej 20 tysięcy wtedy, to nadal byśmy mieli w grach karty, czy w grze, dojście do 20 tysięcy jako linia wsparcia. Wtedy utrzymaliśmy ją oczywiście. Which is the first time we've held it as support above the prior all-time high. It might seem crazy, but the last time we held. Ale to jest pierwszy raz, kiedy utrzymaliśmy się powyżej tej linii, oczywiście po 20 tysiącach dolarów. The bull market support band was at 10K.
Pamiętamy, że też takie same wsparcie mieliśmy przy 10 tysiącach dolarów gdzieś tam przed tym rozpoczęciem tego bull runu, przed marcem pewnie 2020 roku. Never held it as support. A nie, troszeczkę później, zobaczcie. 2020, czerwiec, gdzieś w okolicach września, października mieliśmy to linię wsparcia i teraz właśnie dochodzimy jeszcze raz po tych spadkach poniżej jej i to jest bardzo ważne. Above the prior all-time high this cycle until Q4 of 2021. We held it as support, and from there we said, all right, well, we also would like to put in a new local high. I don't think we have to wait until 64K. I chcielibyśmy też utworzyć nasz lokalny szczyt również. Nie musimy czekać na 64 tysiące. To say that it's, you know, that we held it. Just give us a new local high. Także powiedzmy, jaki by był lokalny szczyt kolejny. Above 53. 53 tysiące. We're above 53 now. So to me, this looks like, you know, it looks like we have a higher high. It doesn't look like it, right? We do have it, right? We have a higher low. We have a higher high. Maybe if we continue on this trend line, we'll go all the way up to, you know, maybe close to the prior all-time high. Jeżeli byśmy kontynuowali w tym kanale, przedziale cenowym, to nawet blisko all-time high możemy się tutaj znaleźć. Pamiętamy o podwójnych szczytach. Często one odganiają tych najbardziej zagorzałych byków, gdzie wtedy mamy oddech tuż przed wzrostami powyżej all-time high, jeżeli miałoby się to oczywiście spełnić. In fact, that would be a fairly interesting move. So let's keep this in mind. Bitcoin, I think, you know, looks really bullish right now. Także dla mnie Bitcoin jest bardzo bullish w tym momencie. I oczywiście można tutaj też wejść na jego jakieś prywatne kanały i zobaczyć, co on tam jeszcze dodaje od siebie. Ja daję łapę w górę, wy zróbcie to też na oryginale. Link jest w oryginale w opisie. No i mam nadzieję, że ta wersja nieczytana, a z głosem, bo wam się podobała bardziej. No i tyle. Życzę wam wspaniałego dnia, wspaniałego wieczoru, kontynuacji wzrostów, a dla tych, którzy shortują w przeciwnym kierunku, też żeby im się w końcu udało. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.